Monika, jaka według Ciebie powinna być kobieta glamour? Wydaje mi się, że pewna siebie, przebojowa, na pewno modna, świetnie ubrana i pewna siebie. Nie wiem, czy już powiedziałam pewna siebie, ale to mi się kojarzy właśnie z kobietą glamour. Modna, pewna siebie, idąca po swoje. Czy Ty zawsze miałaś w życiu takie momenty, że szłaś po swoje, czy jednak zdarzało się, że na przykład ktoś próbował po prostu, abyś zwolniła tego kroku i na przykład źle Ci życzył albo spotykałaś na swojej drodze nieodpowiednich ludzi? Wydaje mi się, że każdy z nas takie chwile miał. Ja na pewno miałam takich chwil kilka bądź kilkanaście, kilkadziesiąt. Zawsze wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby się podnieść, żeby się otrząsnąć i iść dalej, ale wiem, że to nie jest też takie łatwe. Teraz masz bardzo dobry czas. Nowy singiel. Jak wyglądały kulisy? Jak on powstawał? No i skąd ty czerpiesz inspirację na swoją muzykę i swoją twórczość? Właśnie paradoksalnie mój nowy singiel bardzo pasuje do dzisiejszych tematów, bo jest o kobiecie, jest poświęcony kobiecie, skupia się na kobiecie. Pokazuje jej słabą stronę i mocną stronę. Słabą stronę, którą ja w tej piosence zostawiam na korzyść tej mocnej. I też z mojej perspektywy jest to pewnego rodzaju obraz kobiety współczesnej, że my jako kobiety teraz idziemy po swoje, jesteśmy pewniejsze siebie, bardziej przebojowe i poniekąd jesteśmy takimi superbohaterkami. Oczywiście nie jest taki tytuł, ale ja uważam, że naprawdę kobieta zasługuje w tym momencie na bardzo duży respekt, szacunek i ten rozwój jest niesamowity.